uwaga, konie ruszyły. No, trochę się rozciągnęły tutaj po starcie. Prowadzi Carla Alcaldiach, ona dyktuje tempo. Na drugiej pozycji tam jest Milady. Jest tam w czołówce także Zawonia, a stawkę zamyka Harmonika. Z tyłu galopuje również Scarsdale, z tyłu stawki również Bint Mabi. Mają do pokonania jeszcze około 1300 metrów dystansu. Nadal Carla Alcaldiach, na drugim miejscu już galopuje Sangę, za nimi Milady, ale nie ma dużych odległości między końmi. Dalej przy wewnętrznej Vespa, potem Zawonia, Bint Mabi, Scarsdale i stawkę zamyka Harmonika. Już weszły w ostatni zakręt, do celownika jeszcze około 800 metrów. Nadal Carla Alcaldiach, blisko niej Sangę, te dwa konie, za nimi na trzeciej pozycji już zdecydowanie galopuje Vespa, za Vespą Milady, blisko niej Bint Mabi, dalej Scarsdale, Harmonika i w odstępie jakiś 3-4 długości mocno jechana Zawonia. Przed wyjściem na prostą nic się nie zmienia, na prostą wyprowadzi Carla Alcaldiach, blisko niej galopuje Vespa, polem Scarsdale, także Sangę, także Milady, kilka koni. Do celownika 400 metrów, atakuje jako pierwsza Vespa i bardzo lekko przy niej galopuje Bint Mabi polem Scarsdale, ale ma troszeczkę straty. Vespa, Bint Mabi już prowadzi półprostej, tam walka trwa o drugie miejsce, jest tam także Harmonika. Bint Mabi, 150 metrów przed celownikiem, dobrze galopuje, druga jest w tej chwili Harmonika, trzeci Scarsdale i za chwilę celownik, tam walczy jeszcze Vespa, wygrywa Bint Mabi, druga Harmonika, trzecia Vespa, czwarty Scarsdale, piąta Carla Alcaldiach, dalej Milady i dwa ostatnie konie to Sangę oraz Zawonia.